On dobrze, pięknie będzie. Cześć, z tej strony Mateusz, polski mechanik w Dubaju. Witam Was w nowej serii odcinków poświęconych Ferrari 355, a zatytułowany Ferrari w cenie Ferrari. Ferrari 355 dobrze już znacie z poprzednich filmów. Szukałem właściciela na to auto, jednak po namysłach i namowach kilku osób stwierdziliśmy, że doprowadzamy to auto do stanu perfekcyjnego i wtedy zobaczymy, co będzie z tym autem się działo. Czy zostanie razem ze mną, czy to auto pójdzie na sprzedaż. Śmiem twierdzić, że ciężko będzie się z nim rozstać, ale zobaczymy. Przy Ferrari 355 będę pracować sam lub z pomocą Wojtka. Taki jest zamysł, żeby pokazać Wam, jak to wygląda od środka tak naprawdę, jak wygląda proces odrestaurowania, można powiedzieć, pięknego klasyka, jakim jest 355 GTS w manualu. Dzisiaj po pracy, ponieważ staram się wszystko robić, tak jak wspomniałem, sam lub z Wojtkiem i po godzinach, rozebraliśmy osprzęt silnika i wszystkie oprzyrządowanie, aby jutro wyciągnąć silnik w dół, zamówić potrzebne uszczelki, potrzebne kable zapłonowe, jak i również wymienić wszystkie przewody wodne, paliwowe i olejowe. Zamysł jest prosty. Zrobić to auto tak, abym nie chciał go sprzedać. Z prac, które są do wykonania przy aucie, to jak wspomniałem, opuszczenie silnika na dół, wymiana wszystkich uszczelek, przewodów, czujników, wtyczek, wszystkiego co jest uszkodzone, odmalowanie pokryw zaworowych, odmalowanie kolektorów wraz z polerowaniem warstwy, zaraz pokażę dokładnie o co mi chodzi, odświeżenie elementów zewnętrznych i odświeżenie całego środka. Plan na to auto jest 4-5 tygodni. Z uwagi na święta w Europie, lockdowny, myślę, że przesunie się to do około 8-12 tygodni. Zobaczymy. Tak wygląda stawy kolektor sondy. Odmaluję go, te dłużne pasy, jaki konik idzie w polerkę, będzie pięknie błyszczący, tak samo lewy kolektor. Tutaj mamy piękną pokrywkę świec Ferrari i to również zostanie zdjęta warstwa, odmalowane na czerwono i ładnie w polerkę. Jednak wiek robi swoje i, no i źle wygląda ten materiał. Z uwagi, że to auto ma być moją wizytówką, będzie zrobione perfekcyjnie. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą wydechu na wydech Tubi Style, ale zobaczymy, jak będą się przestawiały finanse i budżet na to całe przedsięwzięcie. Więc zapraszam do kupna Mercedesa CLS 63, który jest na sprzedaż. Jak będzie mnie zainteresowane, MHK też mogę sprzedać. Prac, które jeszcze chciałbym wykonać, chciałbym zmienić koła. Widziałem kilka projektów w internecie z pięknymi trzyczęściowymi felgami. Jeżeli macie jakieś pomysły, projekty, możecie śmiało podsyłać, wrzucać, bo w głowie zbudował mi się pewien zamysł na felgi czy kierownice. Chciałbym jak najbardziej zostawić w oryginale, chociaż 18-calowa felga jakoś nie przemawia za mną. Wolałbym 19-częściową z rantem, żeby nawiązać do klimatu lat 90. Co do wnętrza. We wnętrzu kierownica jest czteroramienna. Widziałem kierownicę z 355 Challenge, trójramienne Momo. Zastanawiam się nad tym. Deska, jak widać, jest pękana, więc deskę będę również obszywać na nowo. Dywany, jak to dywany, no niestety wiek robi swoje, więc wykładzina sama w sobie jest ok. Dywaniki tylko będę musiał wymienić. Fotel, jak widać,
tutaj czy na boczku oparcia jest po prostu zniszczony, wygryziony, więc idzie do renowacji. Zamysł na projekt po prostu był od strzała, więc teraz trzeba wszystko przemyśleć, jak to wszystko rozplanować z głową, aby to była, jak wspomniałem, moja wizytówka. Zobaczcie, jaki fajny próg ma na tyle, nie posiąść. Fajnie. Bardzo wygodnie się posiedzi. Ciekawostek, który jeszcze znalazłem w tym aucie, spójrzcie. To jest oryginalny pokrowiec na dach. Ten właśnie pokrowiec podamy dach. Nie robi. A miejsce na dach jest za innymi fotelami. W ogóle coś o Ferrari 355. Ferrari 355, ta wersja, jest to wersja ze sterownikiem Boscha Motronic 5.2. Wersje 5.2 od wersji 2.7 różniły się sterownikiem. Wersja 2.7 miała parę koni więcej, sterownik mniej podatny na tuning. Wersja 5.2 ma sterownik bardziej rozbudowany i można go tuningować. Gdzie znajduje się akumulator? Dowiecie się w odcinku, kiedy będę wstawiać go, ponieważ go muszę kupić. Ferrari 355. Skąd się wzięła nazwa 355? Nazwa się wzięła 35, jest to 3,5 litra. Pojemność auta, kolejna piątka oznacza 5 zaworów na cylinder. Czyli mamy 3 zawory sące, 2 zawory wydechowe na każdy z cylindrów. Nie będę otwierać głowicy, więc nie zobaczycie, jak to wygląda od środka. Jedynie pokażę Wam po zdjęciu dekli zaworowych, jak wygląda wałek. Będziecie mogli policzyć, ja Wam policzę, szybki na wałku, aby zobaczyć, jak to wszystko wygląda i jak to pracuje. Pierwszym etapem, za jaki się zabieramy, jest wyciągnięcie układu dolotowego wraz z wtryskami. Pod tym wszystkim są osłony wydechu, do których zabierzemy się później. Aby zdjąć kolektor sący, należy zdjąć obrączki, obejmy, zwał jak zwał, trzymające trąbki na kolektorze sącym na przepustnicach, ponieważ Ferrari ma 8 przepustnic. Następnie po zdjęciu tego kolektora widzimy wtryski, litwę wtryskową. Aby odkręcić litwę wtryskową, musimy użyć klucza 17 i odpiąć wtyczki, końcówki zasilające i odprowadzające paliwo z powrotem do zbiornika. Odpiąć wtyczki zasilające każdy wtrysk i za pomocą ampula szóstki, dobrze pamiętam szóstki, należy odkręcić od bloku. I następnie mamy litwę w ręku. Analogicznie postępujemy ze stroną lewą. We'll be right back.
Zabieramy się teraz za wyciągnięcie wydechu końcowego. Wyciągnięcie tego wydechu pomoże nam opuścić całą jednostkę w dół. Projekt dubajskie Ferrari, wtedy Ferrari uważam za rozpoczęty. Na kamerki GoPro mogliście zobaczyć już, jak to wszystko się zaczęło. Ja z racji tego, że robię sam przy tym aucie z pomocą Wojtka, taka jest idea w ogóle tego całego projektu, że pokażę wam, że jestem mechanikiem, że potrafię to zrobić. I mam nadzieję, że wszystko to w miarę pójdzie, ponieważ mam zamiar silnik wyciągnąć przed świętami. Przed świętami wyciągamy silnik, a cały jakby proces budowy będziecie mogli zobaczyć w innym odcinku. Będzie to poświęcony cykl odcinków dotyczących budowy, odbudowy Ferrari. Czyli będą tam również filmy z tego, jak jest robiona karoseria, jak jest robione wnętrze. Ponieważ to jest tak zwany outsourcing, ja tego nie dotykam, ponieważ na tym się nie znam, a skoro się na czymś nie znam, to muszę to dać komuś, kto się na tym zna. A tymczasem wracam dalej do kręcenia śruby. Tym, co urzekł mnie Ferrari 355, są podnoszone lampy, czyli tak naprawdę taki duch lat 90. Również bagażnik jest wystarczająco duży, chociaż zobaczmy. Do bagażnika spokojnie można wmieścić dwie kabinówki, żeby pojechać na weekend. Co uważasz na ten temat, Kasia? Kabinówki tak. No to kabinówki wystarczą, żeby pojechać na weekend, więc za niedługi czas pakujemy kabinóweczki, otwieramy dach i jedziemy na weekend. Tylko weekend. Do Szarży. Dokładnie. No. A tymczasem żegnam was ciepło, zapraszam do subskrypcji, do followowania mojego Instagrama i jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, fajne fotki lub cokolwiek wam przyjdzie do głowy, co można zrobić w tym pięknym 355, piszcie śmiało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.